Witajcie w kolejnym odcinku z kariery zawodnika w grze Skoki Narciarskie 2006. Dosyć długo nie było mnie na tym kanale, bo ostatnio chyba wrzucałem tutaj filmy jakoś na początku stycznia, a mamy końcówkę lutego. No ale co tu dużo mówić, po prostu powiem szczerze, że znudziło mi się troszeczkę nagrywanie tych serii. Musiałem po prostu trochę odpocząć od tego kanału, żeby na nowo chcieć nagrywać dla was te filmy. I powoli ta chęć do nagrywania filmów mi wraca, dlatego postanowiłem na kanał wrócić. Dzisiaj mamy dzień 5 marca i słuchajcie, ten kanał czeka duże odświeżenie. Nie będę teraz jeszcze mówił, jak dokładnie będzie wyglądał harmonogram filmów na najbliższy czas, bo to jeszcze sobie muszę poukładać. Myślę, że gdzieś w połowie marca dopiero to się tak wyklaruje, ustabilizuje. Natomiast do końca przyszłego tygodnia na pewno będę chciał zakończyć tą serię, którą właśnie teraz widzicie, czyli serię z zawodnika w grze Skoki Narciarskie 2006 i będę chciał prawdopodobnie rozpocząć nową karierę, która będzie miała potencjał na to, żeby trwać dłużej i żeby była ciekawsza. Myślę, że ta nowa kariera, którą szykuję, przypadnie wam do gustu. Niedługo, bo właśnie gdzieś tak w połowie marca wróci też FIFA, aczkolwiek te serie, które były do tej pory z FIFA, one są zamknięte. Zaczynamy wszystko od nowa i mam pomysł na serię, która no będzie czymś zupełnie nowym, czymś zupełnie odświeżonym na tym kanale, ale na pewno będzie mi się to nagrywało fajnie i mam nadzieję, że wam będzie się to fajnie oglądało. Natomiast tą serię chcę jeszcze dokończyć, mianowicie chcę dokończyć ten sezon, który tutaj już rozpoczęliśmy w ostatnim odcinku. No jak widzicie, jesteśmy blisko turnieju czterech skoczni, mamy w tym sezonie też Mistrzostwa Świata w lotach w Oberstdorfie, turniej skandynawski, finał w Planicy jak zawsze, więc ten sezon będzie ostatnim sezonem tej kariery. No a potem, tak jak mówię, rozpocznie się nowa, która mam nadzieję, że będzie jeszcze ciekawsza. No a teraz chyba skupiamy się już na tym, co mamy tutaj, więc zawody w Garmisch. No i co? Przechodzimy sobie od razu chyba do tych zawodów. Jeszcze jeśli chodzi o cele na tą karierę, które nam pozostały, to chciałbym do końca tego sezonu zostać najlepszym zawodnikiem w historii, jeśli chodzi o zwycięstwa w konkursach Pucharu Świata. Mamy ich w tym momencie, jeśli dobrze kojarzę, 39, a liderem jest Jany Ahonen z 47 zwycięstwami. Chciałbym go przebić do końca tego sezonu i myślę, że to będzie bardzo ładne zwieńczenie tej kariery i tej serii. No a na razie skupiamy się już na tym, co tutaj mamy. Zajęliśmy trzecie miejsce w kwalifikacjach, no to był mój pierwszy skok w tej grze od bardzo dawna, Tomisław Tajner wygrywa. No i przechodzimy do konkursu. Zobaczymy, jak sobie tutaj poradzimy. Jesteśmy w tym momencie wiceliderem Pucharu Świata, jak widzę. No muszę zerknąć na tą klasyfikację generalną, bo szczerze mówiąc kompletnie nie pamiętam, jak to się tam układało do tej pory. Wiem tylko tyle, że no ten sezon nie układał się idealnie z pewnością. Myślę, że poprzednie sezony na tym etapie były nieco lepsze dla nas. W tej chwili zajmujemy drugie miejsce, za Witthelslem jesteśmy. Tomisław Tajner czwarty, Bachleda siódmy, to tutaj Polaków za dużo w czołówce nie ma. Mamy Adama Małysza na miejscu 20, dosyć słaby wynik. Tajner przed Bachledą w tym momencie, więc Polacy w drugiej serii naprawdę się spisali, no a czy my się również spiszemy dobrze, no to za chwilę się okaże. No dla nas szczególnie istotne jest to, żeby łapać te zwycięstwa. Bardzo bym teraz chciał wygrać ten konkurs. No pierwsza faza lotu nie była idealna, ale sam skok naprawdę przyzwoity, nawet więcej niż przyzwoity. 119 metrów to jest bardzo dobra próba, duża przewaga nad Tajnerem i Witthelsl nie dał rady. Polskie podium złożone ze mnie, Tajnera i Bachledy. No naprawdę ciekawie to się poukładało. No a jeśli chodzi o resztę Polaków, no to Małysz troszeczkę tutaj awansował na miejsce 15, ale to nie był zbyt dobry występ. Natomiast no nie ma co narzekać, patrząc na tą czołową trójkę. Ja się cieszę, bo to było jubileuszowe 40 zwycięstwo dla nas, jeśli się nie mylę. Upewnijmy się. Tak jest, to było 40 zwycięstwo. Dołączamy do tego klubu 40+, jeśli chodzi o zwycięstwa. Jest nas tutaj czterech. No i wydaje się, że Jany Ahonen to jest naprawdę realny cel na ten sezon. Powiem więcej, myślę, że nawet możemy być pierwszym w historii, tutaj tej naszej alternatywnej historii, zawodnikiem, który przekroczy 50 zwycięstw, więc naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o miejsce na podium, myślę, że realnym celem na ten sezon jest przegonienie Mattiego Nikanena i zajęcie tutaj czwartego miejsca w tej klasyfikacji. Więc przechodzimy sobie zaraz do drugiego konkursu w GAPA. Potrenujemy sobie jeszcze tutaj, żeby mieć tą formę jak najwyższą. No i przechodzimy do tego konkursu. No jesteśmy chyba pierwszy raz w tym sezonie liderem. Mamy ten żółty plastron lidera Pucharu Świata. No i zobaczymy, jak się w nim spiszemy. Jeśli chodzi o kwalifikacje, no to słabe wyjście z progu. Nie patrzyłem, jakie są warunki w ogóle, ale widać, że wiatr wieje mocno.
116 metrów i to jest dopiero szóste miejsce w tych kwalifikacjach. Wygrał Leo Kelsey. Okej, jeśli chodzi o warunki, to jest boczny wiatr, taki niecały metr na sekundę, czyli w sumie nie jakiś mocny, ale odczuwalny. No i zobaczmy, jak to będzie w pierwszej serii. Przede wszystkim ta pierwsza faza lotu powinna być lepsza. No odrobinę lepsza to może była. No tak, skok jest daleki, skok jest dobry. 123 metry, ładny telemark. No i prowadzimy po pierwszej serii. Choć ta przewaga nad Leo Kelseyem nie jest wcale duża. Dalej już ona jest duża. Tyner, Damian, Małysz. Tak przedstawia się czołowa piątka za mną i Leo Kelseyem. Mamy Bachledę też na miejscu ósmym. Czy jeszcze jacyś Polacy? Nie, natomiast mamy Chińczyka w 30, co ciekawe. Okej, więc przechodzimy sobie dalej. Leo Kelsey na prowadzeniu z całkiem dobrym skokiem. Ten dorobek punktowy jest naprawdę imponujący. No i musimy tutaj wznieść się na wyżyny naszych umiejętności, jeśli chcemy to wygrać. Zobaczymy, czy to będzie możliwe. Ładne wyjście z progu, jesteśmy bardzo wysoko, chyba to wygramy. Tak jest, nie ma innej możliwości. 126 metrów to naprawdę fantastyczna próba. Wygraliśmy te zawody z ogromną przewagą, mimo że sam Leo Kelsey nad swoimi rywalami też zbudował naprawdę pokaźną przewagę. Adam Małysz na trzecim miejscu, więc jak widzimy, Polak wciąż w czołówce Pucharu Świata, wciąż potrafi stawać na podium. Tyner piąty, Bachleda szósty, więc bardzo ładnie to wygląda. My zaliczyliśmy dublet w Garmisz. No i przechodzimy sobie od razu do zawodów w Harachowie. To jest nasza ulubiona skocznia mamucia, więc tutaj liczę na podwójne zwycięstwo. No a to by oznaczało, że wygramy 4 konkursy z rzędu. Być może pod tym względem również będziemy w stanie w tym sezonie pobić rekord. No ale na to jeszcze troszeczkę nam przyjdzie poczekać, bo to jeszcze jednak jest sporo konkursów do wygrania. W tych kwalifikacjach zajmujemy miejsce czwarte. Bachleda trzeci, wygrał Morgenstern. Tylko 2 skoki, a nie więcej, bo tutaj jeszcze mamy skoczków, którzy przekraczali barierę 200 metrów, ale tam musiały być bardzo kiepskie lądowania. Okej, tak to wygląda, więc myślę, że przechodzimy sobie po prostu do konkursu. Urman na prowadzeniu widzimy, co ciekawe, no zawodnik, który ostatnio nie meldował się w tej ścisłej czołówce zbyt często. No i zobaczmy, oj, trochę tutaj błąd przy pierwszej fazie lotu i to będzie fatalny skok. Ten błąd kosztował nas bardzo dużo w tych warunkach i to będzie brak awansu do drugiej serii. Ależ tego się nie spodziewałem, jednak nie będzie tutaj podwójnego zwycięstwa. Ostatnie miejsce, słuchajcie. Bardzo poważny błąd zaraz po wyjściu z progu. No i niestety nie będziemy się liczyć w tym konkursie w żaden sposób. No, takie wpadki zdarzają się czasem nawet największym, ale jestem bardzo rozczarowany, nie ukrywam. Polacy ogólnie tutaj średnio wypadli w tych zawodach, a raz wygrał przed Urmanem i Leo Kelseyem. My na miejscu 51. I to oznacza, że spadamy za Leo Kelseya w Pucharze Świata. No niestety, niestety tutaj ogromne rozczarowanie, bo jeszcze mówiłem o tej serii 6 zwycięstw przekroczonych, którą bardzo chciałbym osiągnąć. No ale tą serię niestety musimy tutaj od nowa budować, co na pewno nie będzie łatwe, ale po prostu te warunki, które nam towarzyszyły w poprzednim konkursie, nie wybaczały błędów, że tak powiem. To były warunki, w których trzeba było przede wszystkim na progu i zaraz za progiem zachować się perfekcyjnie, bo bez tego, no tak jak widzieliśmy, skok musiał być krótki. No ale teraz kwalifikacje wygrywamy z dużą przewagą, no te warunki są już znacznie lepsze, bo nie jest to typowy wiatr z tyłu. No i mam nadzieję, że w konkursie pokażemy również dobrą formę, dobrą dyspozycję, żeby tutaj tylko błędu nie popełnić. No tym razem perfekcyjna pierwsza faza lotu, choć samo odbicie mogłoby być na pewno nieco lepsze. Sam skok natomiast oceniam bardzo pozytywnie, 217,5 metra w Harachowie, to jest fantastyczny wynik. No i prowadzimy z przewagą, która jest naprawdę potężna, więc tutaj raczej możemy być spokojni o zwycięstwo w tym konkursie. No i które to będzie zwycięstwo? Chyba 42 już, jeśli się nie mylę. Więc to jest świetny wynik, tak czy inaczej. No i ten skok będzie naprawdę dobry. Kto wie, czy nawet nie dłuższy, bo to wyjście z progu było perfekcyjne. W locie też wyglądamy świetnie. 211 metrów, trochę krócej, ale i tak zdecydowane, piękne zwycięstwo nad drugim Leo Kelseyem. Fantastyczna sprawa, Polacy tutaj tuż za podium, Bachleda, Tyner, Małysz na miejscu siódmym, ale ogólnie występ dla polskiej kadry myślę, że jak najbardziej udany. No i słuchajcie, zaczynamy turniej czterech skoczni, gdzie nasz cel jest prosty. Chcemy zwyciężyć, wygrywając wszystkie konkursy.
To jest nasz cel. Więc tak, zerkamy jeszcze na Puchar Świata. Minimalnie przed Ljokelsejem jesteśmy. Jeśli chodzi o rekordy, tutaj mamy 42 zwycięstwa, więc za chwilę Ljokelsej zostanie przez nas wyprzedzony, a potem już tylko dwóch fantastycznych Finów nam zostało. No więc rozpoczynamy turniej czterech skoczni. Warunki są świetne, wiatr mocny pod narty. Oczywiście na tle rywali tutaj może być nam ciężko, bo my nigdy nie byliśmy zawodnikiem, który by świetnie takie warunki wykorzystywał. Inni sobie radzą z tym lepiej. Natomiast myślę, że bez problemu powinniśmy mimo wszystko wygrać te zawody. Jesteśmy przed Morgensternem i Tainerem w kwalifikacjach, ale różnice punktowe nieduże. Z Bardalem tutaj widzimy, jesteśmy w parze, no i przechodzimy już do konkursu. Oby lot był tutaj spokojniejszy, bo to był nasz problem w kwalifikacjach. No teraz też troszeczkę szarpany, ale na pewno lepszy niż w serii kwalifikacyjnej. Ładny telemark i rekord skoczni, słuchajcie, 143,5 metra. Fantastyczna sprawa, że udało się pobić rekord. Być może ten drugi skok będzie nawet lepszy, bo myślę, że jest szansa tutaj skoczyć i jeszcze lepiej. No i za chwilę się okaże, czy jest to w ogóle możliwe. No możliwe jest na pewno, tylko czy ten skok będzie tak perfekcyjny, żeby to zrobić. No i coś czuję, że może być. To może być świetna próba. Piękny telemark, odległość 143 metry, niestety pół metra bliżej. Szkoda, że nie udało się tutaj jeszcze trochę dołożyć, ale to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, bo wygrywamy te zawody z gigantyczną przewagą. Mamy też Bachledę na podium, Małysza na miejscu piątym, Tainera na dziewiątym, więc naprawdę fantastyczny dla nas konkurs. No i najważniejsze jest to, że wygrywamy, więc powolutku te nasze cele realizujemy. Teraz zawody w Garmisch, myślę, że nie ma sensu tutaj trenować, jeszcze nam umiejętności tam widzieliśmy skoczyły dosyć wyraźnie, więc będzie nam coraz łatwiej tutaj. No ale to jest jeden z powodów, dla których tą serię chciałbym już na tym sezonie zakończyć, bo po prostu, no jak sami widzicie, jest już nam troszkę za łatwo. Te zwycięstwa praktycznie przychodzą bezwysiłkowo. No a przecież nie o to tutaj chodzi. Ta seria staje się po prostu trochę zbyt nudna i zbyt przewidywalna w tym momencie. A seria, którą planuję rozpocząć być może właśnie już w przyszłym tygodniu, pod koniec tygodnia lub najpóźniej w jeszcze kolejnym, to będzie seria dużo trudniejsza. Dużo więcej ograniczeń jeszcze sobie nałożymy na naszego zawodnika, finansowych i rozwojowych, więc będzie naprawdę ciężko, no ale o to tutaj chodzi. Tymczasem druga seria w Garmisch, po pierwszej oczywiście prowadzimy dosyć pewnie. No i zobaczymy, czy to będzie drugie zwycięstwo w tym turnieju czterech skoczni. No ta pierwsza faza lotu nie najlepsza, skok trochę pozostawia do życzenia. Natomiast te 116 metrów spokojnie wystarczyło, żeby wygrać i tak z dużą przewagą nad Morgensternem. No i bardzo się z tego powodu cieszę. Prowadzimy oczywiście zdecydowanie w turnieju czterech skoczni. No i przechodzimy sobie od razu, myślę, do zawodów w Innsbrucku. To może być czwarty z rzędu wygrany przez nas konkurs, bo tuż przed turniejem wygraliśmy w Harachowie. No a teraz trzeci konkurs turniejowy na najtrudniejszej dla mnie osobiście skoczni ze wszystkich obiektów turnieju. Słabe lądowanie i to jest dopiero 13 miejsce w kwalifikacjach, więc jak widzimy, w konkursie musimy skakać dużo lepiej. No to jest skocznia, z którą zawsze się trochę męczę. Więc to jest zdecydowanie największe wyzwanie na ten turniej, żeby tutaj wygrać, ale fatalnie to wygląda w locie. Mam nadzieję, że uda się wyciągnąć dobrą odległość, no odległość w miarę, ale niestety słabiutkie lądowanie. Jesteśmy na miejscu szóstym po skoku, ostatecznie na 13. I słuchajcie, straty są gigantycznie, to jest gigantyczne, to jest blisko 20 punktów. Może się okazać, że nie spełnimy tutaj celu, który sobie założyliśmy i nie wygramy wszystkich konkursów turnieju czterech skoczni, bo ten skok musiałby być teraz no wybitny. A czy tak będzie? No raczej nie. Będzie lepszy. Zobaczymy jeszcze lądowanie oczywiście. Lądowanie dobre. No gdyby taki był pierwszy skok, to była szansa na walkę o zwycięstwo. Przewaga jest spora, ale ona nie wystarczy. Mamy jeszcze 13 zawodników. No, Witthels już jest bardzo blisko. Tutaj zawodnik z Finlandii spadł. Lars Bysztel już niestety nas wyprzedził, więc chyba nie ma sensu. Szóste miejsce. Polskie podium, ale nas tam nie ma. Więc no, sytuacja, której absolutnie się nie spodziewaliśmy. Natomiast gratulacje dla Bachledy za zwycięstwo, dla Małysza za drugie miejsce i za Tainera również za podium, za miejsce trzecie.
No ale niestety my tutaj z kompletem zwycięstw tego turnieju nie zakończymy. Ogromna szkoda. No ale co poradzić. Przechodzimy więc do konkursu w Bischofshofen. Robimy trening, żeby być w jak najlepszej dyspozycji. No i lecimy. No szkoda, bo po raz kolejny kończy się ta nasza passa zwycięstw z rzędu, co sprawia, że od nowa po raz kolejny będziemy musieli budować tutaj tą serię. No i jestem ciekawy, czy to w ogóle w tym sezonie się uda. No a jeśli nie w tym sezonie, to już nigdy. Więc na pewno będziemy się starać o to, ale pewnie to już będzie kwestia następnego odcinka. Wygrywamy te kwalifikacje w Bischofshofen. No i przechodzimy do konkursu głównego, finałowego konkursu turnieju czterech skoczni. To może być w ogóle trzeci z rzędu wygrany przez nas turniej, o ile nie czwarty. Ja już szczerze mówiąc nie pamiętam, ile my tych turniejów z rzędu wygraliśmy. Dwa na pewno. Dwa na pewno i tak jak mówię, ten może być za chwilę trzeci. Prowadzimy po pierwszej serii z niewielką przewagą, gdzie Polacy? Małysz na miejscu 10, Tajner 12, Bachleda 14, więc dosyć kiepsko to wygląda. I nie ma Polaków w ogóle w piątce czołowej w tym momencie. No więc tutaj o porządny wynik mogę powalczyć tylko ja z naszej kadry. No i miejmy nadzieję, że uda się w tym konkursie zwyciężyć. Prawdopodobnie nie będzie to dla mnie jakimkolwiek problemem, bo ten skok jest naprawdę świetny. 136,5 metra. Wygrywamy ten konkurs z naprawdę, no chciałem powiedzieć, dużą przewagą. Nie jest to aż tak duża przewaga nad skoczkiem z Niemiec, ale już na przykład nad Liokelsejem i nad resztą jest zdecydowana. Tajner 8, Bachleda 10, Małysz 13, jak widzimy, wygrywamy. No i mamy zwycięstwo w całym turnieju czterech skoczni z wyraźną przewagą. Bachleda jeszcze na podium turniejowym, co na pewno bardzo nas cieszy. Więc w ten sposób turniej kończymy. Idziemy tutaj jeszcze sobie w prędkość najazdu. Zerknijmy w ogóle na kalendarz. Mamy Hakubę, później Harachów, Kusamo, Sapporo, Zakopane, gdzie będzie drużynówka, Trondheim też z drużynówką, loty w Badmintendorf, później Mistrzostwa Świata w lotach, no i tutaj już końcowe konkursy, więc myślę, że no właśnie, co byśmy sobie jeszcze w tym odcinku zrobili? Myślę, że możemy jeszcze wystąpić w Hakubie i w Harachowie i na tym sobie dzisiejszy odcinek zakończymy. W Pucharze Świata widzimy, że coraz wyraźniejsza nasza jest przewaga, a jeśli chodzi tutaj o zwycięstwa, no to mamy ich 45, więc zobaczcie, jak to się ciekawie poukładało tutaj, zwycięstwo za zwycięstwem, 44, 45, 46 i 47, cała nasza tutaj czwórka zbita bardzo. No i czy konkursy w Hakubie przybliżą nas do prowadzenia w tej klasyfikacji? Mamy 45 wygranych konkursów, jeśli wygramy oba w Hakubie, no to już będziemy liderem tabeli ex aequo z Ahonenem. No a w Harachowie na skoczni dużej możemy już zostać samodzielnym liderem, no ale musimy wygrywać konkursy, natomiast w kwalifikacjach widzieliśmy tutaj szóste miejsce. No przede wszystkim faza lotu, pierwsza faza lotu musi być nieco lepsza, trafiona bardziej w punkt i myślę, że jest trafiona bardziej w punkt. To będzie na pewno lepszy skok, okej. Bardzo dobra próba, 129 metrów, wysokie noty, ale jesteśmy na miejscu drugim, prowadzi z ogromną przewagą Liokelsej. Przede wszystkim sam skok metrowo był naprawdę niesamowity. No i zobaczymy, czy będziemy w stanie w ogóle tutaj go wyprzedzić. Prowadzi Bachleda też z bardzo dobrym wynikiem punktowym, więc on tutaj też z pewnością jest na dobrej pozycji, a my jesteśmy na dosyć trudnej. Oj, tutaj to ta pierwsza faza lotu nie była idealna. Czy wyprzedzimy Bachledę? Myślę, że tak. 131,5 metra, bardzo dobra odległość. Prowadzimy, aczkolwiek niedużo przed Bachledą. I co zrobi Liokelsej? Da radę? Nie dał rady. Dopiero trzeci, 127,5 metra. No i wygrywamy ten konkurs w Hakubie przed Bachledą. Małysz 7, Tomisław Tajner 11. Dobry konkurs dla Polaków. No i to jest nasze 46. zwycięstwo w karierze. Mamy ich już tyle, co słynny Matti Nykänen. Więc naprawdę pięknie się to tutaj układa. Jeśli chodzi o miejsca na podium, to brakuje nam jednego do 70 miejsc na podium, co też pięknym wynikiem będzie. Robimy trening i przechodzimy do drugiego konkursu w Hakubie. No, mam nadzieję, że to będzie ten konkurs, w którym odniesiemy 47 zwycięstwo, zrównamy się z Ahonenem, a już za tydzień w Harachowie będą kolejne zwycięstwa. Zobaczymy, jak te kwalifikacje na początek. Wiatr trochę szarpie,
ale bardzo dobry skok, 128,5 metra. O, siódme miejsce dopiero. No to mnie zaskoczyło, powiem szczerze, dosyć mocno. Spodziewałem się dużo wyższej pozycji, co najmniej w czołowej trójce. Tutaj natomiast widzimy dominację Norwegów w tych kwalifikacjach. Ljokelsej, Bysztel i Aras. Okej, no to cóż, trzeba skoczyć po prostu w tym konkursie jeszcze lepiej, żeby włączyć się do walki o zwycięstwo. Wyjście z progu bardzo dobre, ale pierwsza faza lotu fatalna. To nie będzie daleki skok i będzie walka w tej drugiej serii o awans na jak najwyższe pozycje. Jesteśmy na miejscu szóstym. No tutaj Norwegowie już nie tak dobrze. Witthelsel prowadzi, Bachleda, Ljokelsej, Tainer. Mamy tutaj też japońskiego skoczka i jesteśmy my na miejscu szóstym. No te straty punktowe nie są jakieś potężne do podium, ale do zwycięstwa to już trochę jest. Zobaczymy, jak sobie poradzi Witthelsel. No i oczywiście jak my się spiszemy w tej próbie. No to musi być naprawdę bardzo dobry skok, jeśli chcemy myśleć o nawiązaniu walki o zwycięstwo jeszcze. No ale niestety ta pierwsza faza lotu najlepsza nie była, choć widzimy, że lecimy daleko. Okej, to nie był zły skok. 131 metrów z telemarkiem, wysokie noty, prowadzimy z całkiem przyzwoitą przewagą. Japończyk nie dał rady, jest tuż za nami. Tainer wyparł z top 5 niestety. Ljokelsej, aj, wyprzedził nas, no minimalnie 0,6 punktu. Bachleda na prowadzeniu i Witthelsel nie dał rady. Witthelsel spada dopiero na miejsce siódme, więc mamy podium w tym konkursie, ale nie mamy zwycięstwa. Zwycięstwo dzisiaj dla Marcina Bachledy, drugie miejsce dla Roara Ljokelseja. Więc na 47. wiktorię przyjdzie nam jeszcze troszkę poczekać i to będzie miało miejsce, no myślę, że w Harachowie, mam nadzieję, że w Harachowie za chwilę. W Pucharze Świata widzimy, że ta przewaga rośnie, jest coraz większa. No i dwa ostatnie konkursy dzisiejszego odcinka. Harachow, warunki widzimy bezwietrzne, perfekcyjne. No i oby ten konkurs również był dla nas perfekcyjny. Seria kwalifikacyjna na początek, no tutaj bezproblemowy ten lot. Gdy nie ma wiatru, to naprawdę w tym locie no jest to bardzo przyjemne, bo tak naprawdę nie trzeba nawet manewrować jakkolwiek, po prostu skoczek można powiedzieć, że sam leci. Natomiast skok Ljokelseja w tych kwalifikacjach to naprawdę musiał być skok wybitny, bo wygrał te kwalifikacje z dużą przewagą Ljokelsej. No ale zobaczcie, co się dzieje dalej. Za mną Tainer, Małysz i Bachleda, prawdziwe natarcie polskich skoczków. Oby tak samo było w konkursie, choć już widziałem w tabeli, że aż tak kolorowo nie jest. No a my teraz mam nadzieję, że skoczymy jak najdalej. No ta pierwsza faza lotu mogła być nieco lepsza, choć samo wybicie dobre. Okej, ładne lądowanie, 136,5 metra, dopiero siódme miejsce. I strata do Bysztela naprawdę spora, więc nie wygramy tego konkursu. No, jestem zaskoczony, że tak słabo to wygląda po takim skoku. Myślałem, że ten skok da mi jednak troszkę więcej. Bachleda teraz na prowadzeniu z dużą przewagą. No cóż, chyba pozostaje nam powalczyć tutaj o podium, bo zwycięstwa tutaj raczej mieć nie będziemy przy takich stratach. Okej, lepsze wyjście z progu, lepsza pierwsza faza lotu na pewno. To jest bardzo daleki skok z bardzo ładnym lądowaniem, 139 metrów, prowadzimy pewnie. No i co nam to da? Witthelsel, piąty. Ljokelsej niestety nas wyprzedza. Morgenstern spada za nas na miejsce czwarte. Niemiecki skoczek na prowadzeniu, Aras za nami. I czy Bysztel wytrzyma? Nie wytrzymał, spadł za nas. Więc mamy kolejne podium, ale znowu nie mamy zwycięstwa. I to mnie troszeczkę martwi. Więc to, co dzisiaj możemy zrobić w dzisiejszym odcinku, no to jedynie zrównać się z Ahonenem. No a walka o kolejne zwycięstwa i jubileuszowe 50. zwycięstwo to sobie zostawiamy na następny odcinek. Zerknijmy jeszcze tylko na kalendarz ostatni raz dzisiaj. Będą jeszcze 4 weekendy, 5 weekendów do Mistrzostw Świata w lotach. No i potem ta końcówka sezonu. Być może rozegramy sobie to wszystko za jednym zamachem, w jednym odcinku, choć jeszcze zobaczę, czy tak będzie. Być może sobie dogramy tylko do Mistrzostw Świata w lotach, a potem końcówkę sezonu zostawimy na następny odcinek. No ale teraz skupiamy się jeszcze na tym ostatnim na dzisiaj konkursie w Harachowie. Nie patrzyłem, jakie są warunki, ale musi być delikatny wiatr, tak jak poprzednio. 138,5 metra, trzecie miejsce w tych kwalifikacjach. Okej, zerknijmy teraz na warunki. Leciutki boczny wiatr, okej. No ale ta skocznia sprawia nam trochę problemów, czy też może po prostu innym bardziej leży w ten weekend.
Okej, bardzo ładna pierwsza faza lotu. W końcu wyglądało to tak, jak powinno. Czy będzie dobre lądowanie? Jest. No to może być skok na prowadzenie po pierwszej serii. Mam nadzieję, że będzie. No niestety nie. Leo Kelsey prowadzi z dużą przewagą, a my znowu jesteśmy na miejscu drugim z dużą przewagą nad resztą stawki. No, ale Leo Kelsey się czuje jak ryba w wodzie, mam wrażenie, na tym obiekcie, bo skacze tutaj naprawdę dobrze, zwłaszcza pojedyncze skoki ma świetne. W tej chwili prowadzi Adam Małysz, ale ta nota nie jest jakaś kolosalna, myślę, że spokojnie możemy go tutaj wyprzedzić przy dobrym skoku. No i pytanie pozostanie takie, co zrobi Leo Kelsey. Bardzo ładnie wyszliśmy znowu z progu. Piękna pierwsza faza lotu, ładne lądowanie. Zrobiliśmy swoje, to były dwa naprawdę bardzo dobre skoki, z których jestem bardzo zadowolony. Noty również wysokie, prowadzimy z gigantyczną przewagą, no i pozostaje Leo Kelsey, ale nie sądzę, żeby dał radę. Jednak dał radę. Nawet miał wyższą notę od nas. Zobaczcie, jak my tutaj odsadziliśmy całą resztę stawki, a Leo Kelsey mnie. I to oznacza, że Leo Kelsey kolejne zwycięstwo dokłada do swojej jakże bogatej kolekcji. Więc zobaczmy, jak to wygląda w tym momencie tutaj. No i Leo Kelsey ma 45 zwycięstw. 46 mamy my i Matti Nikanen. Dzisiaj niespodziewanie nie udało nam się nawet zrównać z Janem Ahonenem, więc to sobie zostawiamy na następny odcinek, gdzie również, tak jak mówiłem, będę chciał powalczyć o 50. zwycięstwo. Jeśli chodzi o Puchar Świata, to wygląda to następująco. No, Leo Kelsey odrobił 20 punktów, ale to są duże straty w tym momencie, zwłaszcza przy formie, jaką prezentuje. Bachleda trzeci. Mamy tutaj też Polaków w ścisłej czołówce, więc wygląda to nieźle. W Pucharze Narodów duża przewaga nad drugimi Norwegami i trzecimi Niemcami. Więc słuchajcie, na tym sobie dzisiejszy odcinek zakończymy. No i do usłyszenia następnym razem.